Dzień 25. Droga do odkrycia. Biblijna nauka o trwaniu w Chrystusie jest jedną z najważniejszych prawd, które chrześcijanin powinien pojąć. Każdy chrześcijanin, który odkrywa tę wspaniałą prawdę o Chrystusie w nas, przebywał podobną drogę. Na początku przyjął Chrystusa jako Zbawiciela, ale był obciążony i oszołomiony tym, że w kroczeniu z Nim posłuszeństwo zdawało mu się tak sporadycznie, a służba nie przynosiła owoców. Tęsknił za tym, aby wiernie kroczyć ze swoim Panem, ale nigdy mu się to nie udawało. Bezskutecznie walczył z nękającymi go grzechami. Modlił się i studiował Biblię. Ale okazało się, że to też nie przynosiło mu pragnionego zwycięstwa. Po latach zmagań ogarnia go zwykle rozpacz i zniechęcenie. Poczucie porażki staje się przytłaczające. Życie trwałego zwycięstwa nad grzechem wydaje się niemożliwe do osiągnięcia. Pewnego dnia człowiek ten odkrywa realność i sens tajemnicy związku z Chrystusem, czyli zamieszkania Chrystusa w nim. Gdy już dokona tego odkrycia, jest zdumiony, że ta cudowna prawda jest tak prosta i przez lata nie mógł jej pojąć. Od tego momentu jego życie już nie jest takie samo. Jego radość w Panu jest głęboka i trwała. Konsekwentnie odnosi zwycięstwa nad grzechami i to nawet tymi, które dręczyły go przez lata. Służąc Panu nie czuje już obciążenia i niepokoju, a jego służba przynosi wspaniałe owoce. Prawda o trwaniu w Chrystusie i o zamieszkaniu Chrystusa w nas oraz o tym, jak chrześcijanin może doświadczyć zwycięskiego życia, jest tak prosta, jednocześnie tak nieuchwytna, że większość chrześcijan nigdy nie odkrywa jej w pełni. Dziś Bóg wzywa nas do tego cudownego doświadczenia w Chrystusie. Dlaczego? Ponieważ Jezus wkrótce powraca. Wszyscy, którzy będą gotowi na spotkanie z Jezusem, będą tacy jak On. Umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. 1 Lizjana 3:2. Codziennie będą doświadczali pełni zwycięstwa w Chrystusie. Na to bowiem powołani jesteście, aby, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. 1 Piotra, 2 rozdział 21-23. Dla chrześcijan żyjących w obecnych czasach ta wspaniała biblijna prawda ma kluczowe znaczenie. Jezus wkrótce powróci i Bóg wzywa nas do wiele wznioślejszego w związku z Nim, niż większość z nas kiedykolwiek doświadczyła. Zadaniem niniejszej czytanki jest doprowadzenie każdego czytelnika do zrozumienia i doświadczenia tego oferowanego nam przez Boga związku. Chrystus w nas, nadzieja chwały dla Jego ludu. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest w Chrystusie w nas, nadzieja chwały. Kolosan 1:27. Gdy ta prawda jest odkryta i zrozumiana, wierzący z głębi serca
świadczą. Chrystus uczynił to wszystko. Wybawienie dane nam przez Chrystusa sprawia, że ludzkie przechwałki nie mają racji bytu. Chrystus nie może sobie przypisać człowiek nie może sobie przypisać żadnej chwały w zwycięstwie nad pokusą i grzechem. Wszelka chwała należna jest Bogu i będzie opiewana przez całą wieczność. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. 1 Koryntian 1, 29-31. Do osobistych rozmyślań i dyskusji. Opisz drogę, jaką przebyła większość chrześcijan, którzy odkryli prawdę Chrystus w nas, nadzieja chwały. W jaki sposób rozumnie i doświadczenie tej prawdy zmienia życie chrześcijanina? Dlaczego ważne jest zrozumienie i doświadczenie tej prawdy? W skali od 1 do 10, 10 to najwyższa nota, oceń, na ile pragniesz zrozumieć i doświadczyć prawdy o trwaniu w Chrystusie i zamieszkaniu Chrystusa w tobie. Wyjaśnij swoją odpowiedź. Aktywność modlitewna. Zadzwoń do twojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg wciąż prowadził was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg dał wam zrozumienie biblijnej prawdy o trwaniu w Chrystusie, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny, bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą i pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. Izajasz 62-3. Wyprowadź nas z naszej duchowej ciemności. Panie, powstań wśród nas i objaw przez nas chwałę swojego charakteru. Przywieź wiele osób z naszej lokalnej społeczności do światła prawdy, którą nam dałeś.